II Akwendemia, Błażej Biskup z II Westkrzywce, Marcin Łaziński z I C Klarnet i Natalia Niemczycka z I C Flet. A zaśpiewają uczennice z klasy I C Anna Maleńczyk, Aleksandra Niżnik, Dominika Kasperek, Dominika Hałatus, Violetta Pin i Lidia Wieczorek. Zapraszam. Przyszło nam żyć, od wielu wieków stanowiły tygiel kulturowy łączący różne kultury. Polską, czeską, niemiecką. To właśnie na tych terenach, pomimo licznych prób germanizacji, silne oddziaływanie posiadał żywioł Polski. Czego przykładem mogą być liczni absolwenci, którzy wyszli z murów naszego liceum. Pierwszą postacią, którą przedstawię, będzie sylwetka profesora Adama Ferdynanda Karnowskiego, który z przepięknym wynikiem w roku 1911 zdał maturę, co umożliwiło mu studia na najlepszych uniwersytetach Niemiec. Już pod koniec swoich studiów profesor Karnowski udał się na Czarny Ląd, gdzie obserwował życie jego mieszkańców. Dzięki temu wyspecjalizował się w nowoczesnym, jak na tamte czasy, kierunku dermatowenerologii, ponieważ obecnie w tamtych czasach uważano, że choroby weneryczne są zakażane jedynym sposobem, a profesor Karnowski wykazał, że może dojść do zarażenia chorobą weneryczną na przykład poprzez wodę lub ślinę. Wraz z wybuchem Wielkiej Wojny profesor Karnowski był ordynatorem w niemieckim szpitalu frontowym, a po jej wybuchu, a po jej zakończeniu i wraz kiedy nasz kraj wybił się na niepodległość, profesor Karnowski zapisał się do odrodzonego Wojska Polskiego i w szybkim czasie zdobył stopień podpułkownika. Po wojnie profesor Karnowski działał na Uniwersytecie Poznańskim, będąc dziekanem. Jako patriota oraz działacz niepodległościowy, wystosowanym do rządów sanacyjnych liście otwartym lekarzy polskich, profesor Karnowski wygłosił krytykę więźniów politycznych, którzy byli przytrzymywani w Brześciu. Profesor Karnowski zmarł w roku 1933 na organizowanym przez niego 14. już zjeździe lekarzy polskich. Do jego osiągnięć należy około 100 publikacji w różnych językach. Na pogrzeb profesora Karnowskiego udały się liczne tłumy. Potem jego szczątki zostały przeniesione do cmentarza rodzinnego. Kolejną postacią,
którą teraz opiszę, będzie sylwetka Emila Cyrana, wybitnego psychiatrologa, który wywodził się z biednej górniczej rodziny. Napomnę, że tego typu rodzin było bardzo wiele na przełomie XIX i XX wieku i dzięki swojej ciężkiej pracy i nauce Emilowi Cyranowi udało się wyrwać jego samego i rodzinę z tej biedy. W roku 1909 zdał maturę, dzięki której mógł rozpocząć studia między innymi na terenie Niemiec, na terenie Wrocławia. I w czasie tych studiów szybko otrzymał tytuł doktorski. Już jako absolwent studiów na Kadeckiego oczywiście czekała wielka wojna, która miała pochłonąć miliony istnień ludzkich poległych na bezimiennych polach bitew. I w czasie tejże wojny Emil Cyran zajmował się leczeniem psychiatrycznym ofiar wojny. Dodam, że starał się pomagać żołnierzom polskim, których chciał specjalnie zwalniać z armii, ponieważ wiedział, jakim koszmarem są walki frontowe. Dodam, że w tamtym czasie psychiatrologia niemiecka znajdowała się na bardzo wysokim poziomie. Starano się traktować żołnierzy jako ofiary wojny. Wprowadzono bardzo nowoczesne metody lecznicze. Niestety inne strony konfliktu nie podzielały tej opinii, uważając po prostu ludzi poszkodowanych przez wojnę jako dezerterów i według nich jedynymi metodami leczniczymi były albo elektrowstrząsy, albo kilka gram ołowiu implikowanych dużą szybkością. Po wojnie Emil Cyran zaczął tworzyć oddziały terenowe Czerwonego Krzyża na ziemiach śląskich, a wraz z wybuchem II wojny światowej poszukiwany listem gestapo, był przetrzymywany w różnych więzieniach, gdzie starał się pomagać jeńcom polskim oraz sowieckim. Po zakończeniu II wojny światowej Emil Cyran starał się organizować nowoczesną psychiatrologię na terenach Polski, za co został w roku 1960 odznaczony Krzyżem Komandorskim. Teraz przejdę do postaci Stanisława Tadeusza Drażyńskiego, będącego synem nauczyciela, niegdyś uczącego w naszej szkole. Studiował on m.in. ekonomię oraz prawo we Wrocławiu i Innsbrucku. O jego wielkiej pozycji oraz inteligencji świadczą stanowiska przez niego zajmowane, a były to m.in. kierownikiem Wydziału Administracji i Sądownictwa, dyrektorem Zachodniego Przemysłu Cukierniczego, dyrektorem Naczelnym Organizacji Polskiego Rolnictwa, wiceprezesem Izby Przemysłowej w Poznaniu oraz miał tytuł honorowego konsula Królestwa Węgier. Kolejną postacią, do której przejdę, będzie sylwetka księdza Józefa Gregora, wybitnego folklorysty, który starał się opisać bogatą historię naszych terenów. Ksiądz Gregor zdał maturę w roku 1877 i rozpoczął studia teologiczne we Wrocławiu i Pradze. Będąc tym samym zainteresowanym historią oraz już w czasach studenckich, wstępując do Towarzystwa Górnośląskiego, którego był jednym z głównych założycieli. Do jego prac można zaliczyć na przykład napisanie pieśni o duchu polskim w intonacji Mazurka Dąbrowskiego oraz stworzenie tak zwanej mapy, która była jego wielkim osiągnięciem, mapy stosunków kulturowo-językowych naszego regionu. Ksiądz Gregor zmarł w roku 26 na swojej parafii w Tworkowie, zostając nazwanym przez potomnych piękną nazwą Tacyta Śląska. Kolejną postacią, do której przejdę, będzie wybitny lekarz z dziedziny ginekologii, Bolesław Marceli Kowalski.
który w roku 1906 zdał maturę i podjął studia we Wrocławiu oraz w Berlinie, już w roku 1912 otrzymując tytuł doktora medycyny, a w 1916 roku został dyrektorem kliniki ginekologii w Poznaniu, a już w 1923 roku za swój wkład twórczy oraz za pracę o tytule nad badaniami błony za pracę medyczną. I w tym samym roku został dodatkowo profesorem ginekologii. Profesor Kowalski zmarł w roku 1945, pozostając po sobie ponad 100 publikacji w różnych językach. Nazywała się praca Czynność wydzieliny na błonka ze w Łodzi. Ja jako humanista mam problem z problemami ścisłymi, więc było ciężkie to dla mnie. Teraz przejdę do postaci Feliksa Stojera, urodzonego w Sułkowicach w naszym powiecie. W Sułkowie, w naszym powiecie. Który po zdaniu matury w roku 1911 podjął studia na Wydziale Teologicznym w Innsbrucku, a następnie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymując w roku 1915 tytuł doktora filozofii. Niestety jego studia przerwało wybuch Wielkiej Wojny Światowej, do której zaciągnął się jako ochotnik walczący o sprawę polską. Niestety w wyniku działań wojennych w roku 1918 Feliks Stojer stracił nogę, co jednak nie przeszkodziło mu w dalszych studiach, i zdawaniu dalszych egzaminów z polskiego, francuskiego, niemieckiego, filozofii, pedagogiki oraz rosyjskiego. W roku 1923 otrzymując dyplom nauczycielski, a już od roku 25 do 1939, czyli do wybuchu II wojny światowej, będąc dyrektorem gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Katowicach, które jak na tamte czasy cieszyło się ogromną renomą. Po wojnie profesor Stojer starał się osiąść na ziemiach odzyskanych, gdzie próbował kontynuować zawód nauczycielski. Niestety przewlekła choroba związana z jego nogą, którą zaczął się w I wojnie światowej, uniemożliwiła mu dalszą pracę. I już w roku 1948 musiał przerwać swój zawód nauczycielski, będąc pod opieką siostry. Zmarł w roku 1950 w Sułkowie i potomni, którzy pamiętali jego wielkie czyny, postawili mu pomnik. I podsumowując moje rozważania, na ziemi głubczyckiej, pomimo że ona była terytorium niemieckim, żyło i działało wielu Polaków, wielu żywych patriotów, których po prostu według mnie edukacja nie byłaby możliwa bez wysoko wyspecjalizowanego grona nauczycielskiego, często mającego korzenie polskie. Dziękuję bardzo. Za chwilę zobaczą Państwo scenkę przygotowaną przez naszych uczniów. Nosi ona tytuł Kółko Filaretów w Gimnazjum w Głubczycach w 1901 roku. W scence wystąpią następujący uczniowie. Jan Żaba z 1B jako profesor Stanisław Karwowski. Michał Szczepański z 3B jako profesor Stanisław Drzeżdżyński. Łukasz Remik z 1B jako syn profesora Tadeusz Drzeżdżyński. Marcin Łoziński z 1C jako uczeń Marceli Kowalski. Oraz Jakub Wójcik i Artur Jakubczyński z 1C i Damian Wittler z 1B jako pozostali uczniowie. Rzecz się dzieje w 1901 roku na zapleczu klasy szkolnej Głubczyckiego Gimnazjum, którego dyrektorem był wówczas Heinrich Holek. Gimnazjum to mieściło się w obecnym klasztorze franciszkanów, a w międzyczasie był budowany gmach dzisiejszego liceum. Pracujący w tej szkole profesor dr Stanisław Karwowski, znany w Wielkopolsce polski historyk, nauczyciel i działacz narodowy oraz wielbiciel twórczości Adama Mickiewicza, karnie został wysłany do nauczania w szkołach z przeważającą liczbą uczniów niemieckich na Śląsku.
Pracował więc w gimnazjum w Żagani, a od 1883 roku do 1907 w Bubczycach, gdzie utworzył dla uczniów pochodzenia polskiego tajne kółko filaretu. Gdyby dyrektor Cholek się o tym kółku dowiedział, profesor miałby ogromne problemy. Odtąd jak Nowosielco wyjechał z Warszawy, nikt nie umie gustownie urządzić zabawy. Nie widziałam pięknego balu ani razu, on umiał ugrupować bal na kształt obrazu. Wiecie, kim był Nowosielco? Nie, panie profesorze, proszę nam to wyjaśnić. Otóż drogi Bolesławie, Marceli, Kowalski, Herku, Czymora i moi drodzy chłopcy, Moskal, senator Nowosielco, był wielkim wrogiem polskości pod zaborem rosyjskim. I panie profesorze, to również on przyczynił się do nasilenia cenzury mimo wolności nadanych przez cara w Konstytucji Królestwa Polskiego? Tak, mój drogi. Skutkiem tego były tajne działalności młodzieżowe skupiające takich młodzieńców jak wy, których celem było propagowanie polskiej kultury, skupianie się na samodoskonaleniu oraz dążeniu do osiągnięcia niepodległej Polski. Ciszej, ktoś nadchodzi. Ale odwołany, to teatrz. Tadeusz, by nie wolno tak mówić o własnych ojców, panu profesorze Czarzyńskim. Witam drogiego profesora. Witam drogich rodaków. Słyszeliście może panowie o wydarzeniach we wrześni? To w naszych rodzinnych stronach. Na co się tydzień stało, drogi panie kolego? Otóż, pewna młoda dziadka ze szkoły ludowej dostała srogie cienie od swojego nauczyciela za zbuntowanie się przeciwko nauczaniu religii po niemiecku. To jawne barbarzyństwo. Otóż tak, mój drogi chłopcze. Zaraz po tym ohydnym incydencie zebrali się rodzice owej dziadki i żandarmi. Nic więcej mi nie wiadomo na ten temat, ale mam nadzieję, że oba dziadka i rodzice nie poniosą dużych konsekwencji za jej wyczyny. Ale co punktami? 9:00, wszyscy na lekcję. Kto się zmusi za karę pozostanie w szkole o godzinę dłużej. Uważa nasze tajne spotkanie za zakończone. Za tydzień kolejny fragment dziadów naszego kochanego wieszcza. Klasę, a ich rodziców obciążyły kart pieniężny. Powszechny strajk szkolny w Wielkopolsce nie zmienił sytuacji polskiej młodzieży w tamtej prowincji. Zmienił również na Śląsku. Profesor Karłowski nie doczekał się niepodległej Polski, gdyż zmarł w 1917 roku. Natomiast profesor Grzeszczyński w 1919 roku wyjechał do Gniezna i został dyrektorem tamtejszego polskiego gimnazjum. Zainteresowany postacią Nowosielcowa uczeń Feliks Sztojer został dyrektorem gimnazjum w Katowicach w niepodległej Polsce, a Tadeusz Grzeszczyński wybitnym działaczem gospodarczym w Wielkopolsce i konsulem honorowym Węgier w Poznaniu. Kolejny wykład pod tytułem Polacy i Morawianie na przełomie XIX i XX wieku na obszarze dzisiejszej gminy Baborów wygłosi nauczycielka historii pani dr Katarzyna Mach. Dzień dobry Państwu. Tytuł mojego dokładu wybrałam ze względu na to, że gmina Baborów, obecna gmina Baborów jest wyjątkowa pod względem językowym. Postaram się też skracać, ponieważ tutaj młodzież już długo siedzi z Baborowa i niecierpliwi się, tak żeby im umożliwić występ, ponieważ dzisiaj egzamin jeszcze jakiś piszą, prawda? Nawiązując do historii ziemi głubczyckiej, w latach 1909 do 1039 ziemia głubczycka jako część Śląska zabranego Czechom przez Mieszka I należała do Polski wczesnopiastowskiej, a więc tylko przez 50 lat. Następnie odzyskali ją Czesi. Z kolei po odebraniu
ziemi głubczyckiej przez Brzeczesława II Czeskiego nastąpiły walki o ten teren czesko-polskie, które zakończył pokój w Kłodzku w 1137 roku i rzeka Trzcina, która przepływa przez ziemię głubczycką na odcinku dzisiejszego Baborowa, stała się granicą polsko-czeską. Może pokażemy mapkę, Filip. Następną. Jeszcze. Tutaj mamy plan Baborowa, a więc Baborów leżał na północ od rzeki Psiny, tutaj tę rzekę widzimy, i wskutek tego pokoju kłodzkiego należał do Polski. Natomiast na południe od rzeki Psiny znajdowała się wieś Jaroniów i ona należała do Czech. A więc mieliśmy taką sytuację, że rzeka Psina na obszarze dzisiejszego Baborowa była rzeką graniczną, czyli Baborów był polski, a Jaroniów był czeski. Obie miejscowości zostały połączone ze sobą w 1928 roku. Także tam, gdzie jest dzisiaj Jaroniów, to jest teren przy ulicy Powstańców i tam znajduje się budynek cukrowni i dworca kolejowego w Baborowie. Wróćmy może do poprzednich slajdów. Tu widzimy tę sytuację, niezbyt dobrze tę mapę widać, ale tutaj jest Królestwo Czeskie, tutaj jest teren polski. I Baborów, na przykład tereny głubcze, znajdowały się po stronie czeskiej, tutaj na pograniczu. Następny slajd, proszę. Pierwsza wzmianka o Baborowie ukazała się w 1296 roku i wzmiankowany był w niej wójt Jarosz. Miasto Baborów samo powstało przed 1296 rokiem, ponieważ nie jest to akt lokacyjny. Tu są nazwy w różnych epokach, w różnych latach, jakie ta miejscowość nosiła. I założycielem Baborowa był możnowładca czeski. Prawdopodobnie był to Babor II ze Strakonic, bo współcześni historycy mówią o Baborze III, ale to nas nie interesuje w tej chwili. W każdym razie Babor II ze Strakonic był marszałkiem Królestwa Czeskiego. Proszę o dalszy slajd, następny. Od samego początku Baborów i okolice zamieszkiwali Morawianie oraz Polacy. Samo założenie miasta było na prawie niemieckim, także na pewno kolonizatorzy niemieccy przybyli do tego miasta, ale mieszkali obok Morawian i obok Polaków. Tu widzimy po lewej pieczęć wójtowską i ławniczą z Baborowa z około 1500 roku i są na niej napisy morawskie. To jest pieczęć wojtowska, a konszolska, miasta Baborowa. Natomiast tutaj mamy już pieczęć z herbem obecnym Baborowa, która jest z XIX wieku, już napis mamy niemiecki. Dalej proszę. W XVI wieku i XVII ponad połowa nazwisk występujących w tak zwanych urbarzach. Urbarze to były spisy powinności ludności wobec pana feudalnego. W urbarzach tych znajdujemy ponad połowę nazwisk słowiańsko brzmiących, albo o takiej tonacji morawskiej, albo polskiej. Niemieckie też tutaj występują. Proszę o dalszy slajd. No tutaj mamy też wymienione nazwiska, które mają słowiańskie brzmienie. Dalej. Kolejny. Na tych slajdach widzimy kościółek świętego Józefa, który został wybudowany na początku XVIII wieku. I w kościółku tym znajdują się obrazy drogiej krzyżowej, na których są napisy w języku niemieckim po lewej i w języku morawskim po prawej. W 1742 roku Śląsk stał się częścią Prus, a więc monarchia austriackiej znalazł się pod panowaniem pruskim i to samo się stało i z Baborowem, prawda, i z Głubczycami. Dalej. Felix Steuer, o którym Krzysiek Górecki opowiadał jako absolwencie naszej szkoły, napisał książkę na temat Baborowa, w której, cytuję, było podane następująco. Mieszkańcy Baborowa i Jarowniowa, to jest taka pisownia Jaroniów, powinno się pisać, widocznie wtedy były różne formy, mówili dawniej prawie wyłącznie po morawsku. O tym świadczą także napisy czeskie umieszczone na posągach świętego Jana Nepomucena i świętego Floriana, stojących przed kapliczką w Jaroniowie.
Po wojnie niemiecko-francuskiej 1870-71 ludność się zaczęła powoli niemczyć. Przyczyniała się do tego najsilniej szkoła. A więc jest to akurat nie okres, kiedy Niemcy się zjednoczyły, a kanclerzem niemieckim jest Otto von Bismarck. A Bismarck bardzo nie lubił Polaków i zaczął wprowadzać taką ostrą germanizację. I to samo się działo na ziemi głubczyckiej, to samo działo się w Boborowie. Tu mamy przykłady tej dialektu morawskiego, który występował na terenie dzisiejszej gminy Baborów. Po lewej stronie mamy balladę napisaną po morawsku, opublikowaną w opawskim tydzienniku z 1920 roku. Natomiast po prawej mamy pierwszą stronę tego podręcznika dla dzieci, Slabika Szacitanka from Menschi Ditki. Napisał ten podręcznik ksiądz Cyprian Lelek z Wódki. Wiecie, gdzie Wódka, prawda, znajduje się miejscowość, w gminie Branice. Tam był proboszczem ksiądz Lelek w drugiej połowie XIX wieku, który był morawskim działaczem narodowym i on napisał dla dzieci morawskich taki podręcznik. Tu widzimy ostatnie wydanie tego podręcznika, bo on został przez władze niemieckie zakazany, a pokazuję go też dlatego, że ten podręcznik został znaleziony podczas burzenia jednego z domów w Tustomostach i przekazany do Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Tu zresztą witamy panią dyrektor muzeum, która do nas doszła. Także to są świadectwa, że Morawianie byli na terenie dzisiejszej gminy Baborów dalej. A tu zaś mamy dokument z Baborowa, który napisał notariusz baborowski w języku niemieckim po lewej stronie, ale po prawej stronie widzimy tekst w języku polskim. Tam dokładnie nie wczytywałam się w ten dokument, ale chodzi o sprawy majątkowe. Pewna Polka, która pochodziła z Dzielowa, która była żoną Niemca, Wilperta, tam jakieś sprawy właśnie rozwijają się dziedziczne, jeśli chodzi o majątek, a więc to jest kolejne świadectwo na istnienie gwary języka słowiańskiego, prawda, na terenie dzisiejszej gminy Baborów, a więc morawski już wymienialiśmy, mówiliśmy o języku niemieckim i tutaj mamy przykład języka polskiego, który był w Baborowie używany. Z takich znanych osób, które pochodziły z gminy dzisiejszej Baborów, można wymienić przedstawicieli rodziny Koziełek. Jest niemiecka też wersja, bo ta rodzina jeszcze żyje na terenie gminy Baborów, Kozelek. Część poczuwała się do polskości, część czuła się Morawianami, część Niemcami. Także różnie to było, to jest typowe dla terenów pogranicznych. Ksiądz Alojzy Koziełek, który pochodził z Jaroniowa, czyli z części Baborowa dzisiejszego, został proboszczem parafii Knurów pod Gliwicami, był prezesem Koła Polskiego na Uniwersytecie Wrocławskim i kapelanem powstańców śląskich oraz publikował w języku polskim na przykład w Głosach nad Odrą czy do Gościa Niedzielnego. Dalej. Jego bratem był ksiądz Jan Nepomucen Koziełek, również w Jaroniowie urodzony. Był słowianofilem, on posługiwał się i narzeczem morawskim i językiem polskim, bo w obu językach publikował. Założył kółko inteligentów baborowskich. Został proboszczem w Gowczałkowicach, następnie w Małej Dąbrówce koło Katowic. Tu widzimy obu braci i siostry jeszcze na zdjęciu. Tu jest ksiądz Alojzy Koziełek, a tutaj Jan Nepomucen. Jeszcze tylko zaznaczę, że obaj byli absolwentami gimnazjum w Głubczycach. Następne zdjęcie. Ksiądz Paweł Leks, urodzony w Sułkowie, czyli pochodził stamtąd, co jak Felix Steuer. Ksiądz Paweł Leks również ukończył gimnazjum w Głubczycach, był proboszczem parafii Halemba, polskim działaczem niepodległościowym, oficerem Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku i dziekanem dekanatu Królewska Huta. Królewska Huta to jest dzisiejszy Chorzów. I otrzymał order Polonia Restituta za swoją działalność. Kolejny ksiądz, który zmarł w Baborowie, został pochowany, ale nie wiadomo w którym miejscu, bo jego nagrobek się nie zachował, to był Szymon Perzycha, który był autorem kancjonału w języku polskim. Kancjonał to jest taki zbiór pieśni kościelnych, także też był polskim działaczem narodowym i to znanym na Śląsku, że spoczywa w Baborowie, tylko nie wiemy w którym miejscu.
Kontynuując cytat z Feliksa Steuera. Po wojnie niemiecko-francuskiej ludność zaczęła się niemczyć. Przyczyniała się do tego najsilniej szkoła, lecz i Kościół popierał te dążenia. Mimo to prawie wszyscy rodowici Baborowianie i Jarowniowanie używali do 1900 roku języka morawskiego. Przedostatni proboszcz Kluger urządzał jeszcze co tydzień nabożeństwa morawskie. Obecny proboszcz Kloske skracał nabożeństwa morawskie, a w 1922 roku je ostatecznie usunął z kościoła. Starzy ludzie odczuwają to cięcie bardzo boleśnie. Więc widzimy tutaj, że do germanizacji ludności przeważnie morawskiej przyczyniła się szkoła, ale także i kościół. Starzy ludzie jeszcze tej gwary używali dość długo, natomiast młodzi już po niemiecku mówili. I tutaj mamy pokazane wyniki spisów powszechnych. Ostatni zresztą był, jeśli chodzi o wskazanie ilości Słowian w 1900 roku. W 1880 roku było w Baborowie 1513 Niemców, a 1013 Słowian, a w 1910 roku już 2153 Niemców i już tylko 532 Słowian. I mamy tutaj pokazany obszar gminy Baborów, także to były miejscowości pod względem językowym zróżnicowane. W Dziećmarowie na przykład część ludności języka polskiego używała, bo jeszcze w latach 20. XX wieku dla około 20 parafian odbywały się co tydzień nabożeństwa w języku polskim, później już zanikły. Sułków to mówiliśmy gwara laska mieszana morawsko-polska, Baborów tutaj morawska dominowała, natomiast pozostałe miejscowości posługiwały się językiem niemieckim, jeszcze w Tłustomostach przez jakiś okres czasu gwara morawska była dominującą. Następny. Widzimy Feliksa Steuera, o którym już była mowa, także już nie będę powtarzać o tej postaci. Językoznawca, który zachował dla nas gwary słowiańskie z powiatu głubczyckiego. Dalej. Tu mamy próbkę dialektu morawskiego z Baborowa. Widzicie, przypomina on język czeski. Następny slajd, gwara laska sułkowa. Prawdę mówiąc, to ja nie odróżniam jednej gwary od drugiej, bo tutaj też jest tyle czeskich naleciałości, bo to ma być gwara laska pomieszaniem cech, pomieszania elementów języka polskiego i dialektu morawskiego, ale widać tutaj jednak, że tego morawskiego jest więcej. Dalej. Jeszcze z ciekawych postaci, ksiądz Roman Richel, to był polski ksiądz, który urodził się w Dziećmarowie, używał języka polskiego, pomagał akademikom z Wrocławia zakładać koło akademików górnoślązaków w drugiej połowie XIX wieku. Zmarł, został pochowany w Dziećmarowie za kościołem parafialnym. Tutaj widać nagrobki jego rodziców, no niestety nie widzimy tych polskich napisów gotycką czcionką, ale są polskie napisy. Następny slajd nam pokaże nagrobek księdza Richela. Natomiast tutaj ciekawostka, na cmentarzu w Dziećmarowie, powiat Głubczyce, gmina Baborów, znajduje się krzyż cmentarny z XIX wieku, na którym są napisy niemieckie u góry i język polski na dole. Kolejne świadectwo tego, co tutaj się działo pod względem językowym. Bratanek poprzedniego księdza, Jan Rychel, widzimy tu inną, taką bardziej spolszczoną wersję nazwiska, był znanym działaczem polskim na terenie dzisiejszego Śląska Opolskiego i jakieś tam kółka tworzył, biblioteki, i nauczycielem był, i ekonomistą, i na czele banku, jednego z banków stał. Zmarł w Strzelcach Opolskich i tam został pochowany, ma swoją ulicę w Strzelcach Opolskich. Dodam, jak już jestem przy ulicach, że ksiądz Koziełek Alojzy ma ulicę w Knurowie, a ksiądz Leks w Rudzie Śląskiej. Także przedstawiciele gminy Baborów, patrzę na pana dyrektora, mają swoje ulice na Górnym Śląsku. No i ostatnia postać to biskup Józef Martin Nathan, który miał korzenie morawskie. Wiadomo, że był budowniczym miasteczka Miłosierdzia, czyli szpitala w Branicach. Zresztą po wysiedleniu go w 1946 roku z Branic osiadł w Opawie i tam zmarł. A jego zwłoki zostały w 2014 roku sprowadzone do bazyliki w Branicach. No i ostatni slajd. W 1945 roku zupełnie się zmienia sytuacja, jeśli chodzi o gminę Baborów.
Mianowicie Niemcy przegrywają II wojnę światową. Przybywają osadnicy polscy, głównie z Kresów Wschodnich. Dokładnie 102 rodziny kresowe przyjechały i to niektóre z bagażem doświadczeń, ponieważ mieszkańcy Huty Pieniackiej, nie wiem czy młodzież słyszała o tej miejscowości, gdzie ukraińscy nacjonaliści wymordowali wielu ludzi, wielu Polaków. Brzydko tak użyję takiego słowa, może nie pasuje, ale niedobitki. Mieszkańców Huty Pieniackiej osiedliły się na terenie Baborowa, Bernacic, Głupczyc, Babic. I tu widzimy tablicę poświęconą właśnie pomordowanym Polakom z Huty Pieniackiej. Tablica jest przy kościele w Babicach. No i w 1946 roku została wysiedlona ludność niemiecka. Część się zweryfikowała jako Polacy, prawda, i pozostała w gminie Baborów. Także jak widzicie, ciekawa bardzo gmina pod względem etnicznym. Dzisiaj już to całkiem inaczej wszystko wygląda. A skoro mówimy o Feliksie Sztojerze i Gwarze Laskiej, to za chwilę Państwo usłyszycie coś niebywałego. Gwara, która wymarła, będzie tutaj odtworzona, ale Angelika niech to... Niech tę wielką sprawę zapowie. Dziękujemy bardzo. Następnym punktem naszego programu będzie występ uczniów z zespołu szkół w Baborowie, którzy zaprezentują nam wesele według Feliksa Sztojera z Sułkowa, wykonane gwarą laską, która powstała w wyniku wymieszania elementów dialektu murawskiego i języka polskiego na tutejszym pograniczu. Uczniowie ci zostali przygotowani przez nauczycielki Bożenę Bęsz i Barbarę Piotrowską. Dzień dobry, witam Państwa. Do 1945 roku mieszkańcy gminy Baborów używali języka niemieckiego, ale w życiu codziennym posługiwali się gwarą, która powstała wskutek przymieszania języka murawskiego i niemieckiego. Uczniowie publicznego gimnazjum w Baborowie przedstawią Państwu obrzędy weselne, począwszy od zaręczyn, aż po przyjęcie weselne, opowiedziane dawną gwarą laską spisaną przez Feliksa Sztojera. Dziewczęta ubrane są w oryginalne, dawne stroje. Nela Szul z 7B oraz Paulina Olejnik z 7A zaśpiewają piosenki Cztery mile za Opawą, Psesta, Kozaka by tańcowała, Czerwony list na Wisni, Zachodzi słoneczko. Jak młody człowiek chce się żynić, zacinał chodzić na zaulyty do istnej familii. Tam dostawał jeść i pić. Na ostatku se żdżałchum umówi i se weznum. Jak tak daleko jest, idzie żynich z newastum na faram. Tam stelują swołówki. Przed pyrsum słołówką jest powyć, a po pyrsej swołówce mają w pustek naukam. Na farze muszę przed cecą. Jak odsecej z wunu, to zykają do kupy z farałżym. Po drugiej swołówce pecum u newasty kołać. Sąsedzi apsoceli posyłają i wysłuszkam. Masło, wajca, tworóg i mleko. Jak je weseli, idzie żenich do newasty. Dwyża w stawynu są zawrzyty, to kłupę nany, ażeby go puścili. Skoro se dwyża otworzą, a puszczą żenicha do izby, przychodzi najbliżsi druzba z brzydką dżałką albo starą babą i pytał se go, jest to ta twoja newasta? Cztery mile za Opawą, hej, di dum dum. Ożenił se wróbel z kawą, hej, di dum 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 dum. Ożenił se wróbel z kawą, hej, di dum dum. Wszystkie ptaki zaprosili, hej, di dum dum. Ile są wam zostawili, hej, di dum 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 dum. Ile są wam zostawili, hej, di dum dum. Jak se sowa przyjechała, hej, di dum 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 dum.
marchum duma, hej di dum 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 dum. Mogłaś się czec marchum duma, hej di dum dum. A Zinich odpowiadał: ni, to nie je moja. Ta działcha albo baba zaczynają mu wymyślać. Na ostatku przychodzi drużba z jego newastą, ta se mu podobał i tam bere. Potem se szykują do kościoła. Zinich je pocorny oblecony, a newasta ma obałe albo corne saty. Jak są gotowi, a ojcowi im dali pożegnani, saudają do kolaus. W jednej kolysce siedzą weselnicy. W kościele jest swyntumsa. Przed swyntumsą dawają farao ślub. Dwaj świadkowe stolą kole żenicha i newasty. Farao zykają, aby se im dobrze wydło w nowym stunie. Jak se swyntumsa zaczynał, kładzie najbliżsi drużka Zinichowi wieniec na głowę. Zinich go mał bez całą swyntumsu. Gdyby mu tak spod, to będzie z babą źle żyć. Lubię liści na wiśni, powiedz mi działsko twoich myśli, a jako wczoraj tak i dziś, ty jednak moja musisz być, a jako wczoraj tak i dziś, ty jednak moja musisz być. Powandrujmy w czorny las, tam będzie czałcho nocleg nas, a jako wczoraj tak i dziś, ty jednak moja musisz być, a jako wczoraj tak i dziś, ty jednak moja musisz być. Gnów nas tam myli, obudzi nas obydwóch młodych ludzi, a jako wczoraj tak i dziś, ty jednak moja musisz być, a jako wczoraj tak i dziś, ty jednak moja musisz być. Obudzi nas tam ptaszyna, jak przyjdzie rano godzina, a jako wczoraj tak i dziś, ty jednak moja musisz być, a jako wczoraj tak i dziś, ty jednak moja musisz być. Przed syntum samidum ty szysna ofara. Newasta godno to je taka, co jest syn ma czecka, idzie z grumiską w ramce dwa razy, a za nim najbliższy druska. Po świętym psy wychodzą z kościoła, sadają do kolaus i jadą do dum. Niekiedy zostawają i chłopi szurą z żelnymi wunaćkama. Weselnicy muszą im pieniądze scepnąć, aż ich dali puścią. Duma je wielka gościna. W jednej albo dwóch izbach stoją długie stoły. Na stołach są talerzy, widełki, noże i łyżki. Talerzy Zinicha i newasty są obłożone zielonymi gałązkami. Wszyscy czekają na jadło. Kucharka w kuchni waży apece. Chnetka roznosą młode działchy, polywkam i chleb. Potem dawają pecunki i gałecki albo kartafle. Se jadę traci, se najbliższy drużba pod stół, aby se pójść na wejście z celik. Żynik go musi na aukcji odkupić. Weselnicy smeją se żynicha i mówią: godzina ma z babą, a już jest do okres. Pieniądze z okupu są na muzykę. Na gościnie jedzą, piją, mądrują i śpiewają. Przestał su kopską weź. Jestem chłodnicy gdzieś. Kaja tam chodzą, bo do swej myłej na weź. Kaja tam chodzą, bo
do swej myłej nawet. Chodzową, chodzową, ale już nie wydam. Wyrosać mi na nim, wyrosać mi na nim, zielona olsyna. Wyrosać mi na nim, wyrosać mi na nim, zielona olsyna. Beznam se kębecka, zedna olsynecka. Jeszcze raz nawiedzam, jeszcze raz nawiedzam moją kochanecka. Jeszcze raz nawiedzam, jeszcze raz nawiedzam moją kochaneczka. Kamenu, kamenu, co jest przed synu? Rozum se na poły, pocisz serca moły, aż będzie wesoły. Rozum se na poły, pocisz serca moły, aż będzie wesoły. Jak już idzie ku końcu, przychodzi kucharka z oparzyną ranką. W ręce dzierży punkty garnec i paura mlichich talerzów. Wrał spadnę ze znygajcym, a talerzy ma odeliny, aż se rozlatują. Psy tym wrześci. Och, moja ranka oparzynał. Gości i dają pieniądze, a ona dziękuje i idzie nazad do kuchni. Nekery baby oblikają se jako mackuli, berą łeżki i casną nim na deliny, aż zawrzynkną. Często tych stany najbliższy drużba i prawi. Moi mili, wy wyce dobrze, jak je chłop i baba, to musi być i kolebka. Berę talerz, a idę od jednego do drugiego po pieniądze. Potem niesie tatysz ku newejsce i mówi: tu można kolebkę, ale to ci styknie inna kozidło, to jałcy jeszcze dum. Po gościnie idą żynich z newestą, a weselnicy tańczyć są rozmaite pejsnickie przy tańcach. Kozaka bych tańcowała kozakami grejce, stary butych potarga. Drugi dzień idą baj do żenicha na weseli. Tam je inny mało gościna. Jak niewasta przyjdą z peżnima do żenicha i zapierają syn, a nie chcą ją puścić, to klupę nadwyża, a prosi, ażby jej otworzyli.
Na progu klękał, dostawał pożegnanie, a potem pacynek chleba z nożem. I to se ukrawał skrunkam. Na ostatku wpuszczają ją do izby. Zachodzi słoneczko na rogu kościoła. Powiedz mi, dziewczyno moja, kochaneczko, kiedy będziesz moja? Powiedz mi, dziewczyno moja, kochaneczko, kiedy będziesz moja? Kiedy będziesz moja? Podkówki się psują. Jak jadę do ciebie, jak jadę do ciebie, podkówki się psują. Jak mi masz powiedzieć, powiedz mi na razie. Niech moje koni się, niech moje koni się nie stoją na mrozie. Niech moje koni się, niech moje koni się nie stoją na mrozie. Nawiązującej do powstań śląskich pod tytułem Czerwone Słoneczko, dawniej wykonywana przez zespół 2+1, a dziś w wykonaniu naszych uczniów. Zapraszamy. Thank you.